Dziękuję bardzo, przepraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Szanowni Goście, podniosłem rękę w końcowej części naszego spotkania, które jest bardzo smutne, muszę powiedzieć. No, żenujące wręcz. Dlatego, że to jest taki temat rzeka. Jak nie ma innych ważniejszych spraw, bierzemy temat ASF-u. I dominuje teza, że ASF jest winien upadku hodowli w naszym kraju trzody chlewnej. Przecież to jest bzdura. To jest bzdura. To jest teza wygodna dla każdej rządzącej krajem ugrupowaniu. Ja nie chcę nikogo oskarżać, ale dajmy spokój z tym. Przykład Hiszpanii. Hiszpanii, która dłużej niż Polska miała problem z ASF-em i wyszła dzisiaj na stan 52 miliony sztuk trzody, pokazuje, że nie ASF jest powodem załamania hodowli trzody. W Polsce proszę zwrócić uwagę na statystykę GUS-u. Malejąca ilość gospodarstw prowadzących hodowlę trzody, malejąca ilość sztuk trzody, ona sukcesywnie zmniejsza się od 2000 mniej więcej 8 roku. Ma to związek z jednym faktem, malejącym, spadającym finansowaniem z budżetu państwa, potrzeb rolnika. W tym momencie hodowla trzody chleb w naszym kraju po prostu jest nieopłacalna dla polskiego hodowcy. To jest powód zasadniczy. Kwestia druga, ASF. Niestety, można powiedzieć tak, że ASF w naszym kraju ma idealne warunki dla egzystencji. Nigdy nie było żadnej inicjatywy zmniejszenia areału uprawy kukurydzy, rzepaku, bo nie może być, bo potrzeby gospodarcze są takie kraju. A tutaj wszyscy jesteśmy zgodni z tym, że właśnie dzik w tych uprawach znajduje idealne warunki dla swojego rozwoju, którego niesłychanego rozwoju. W związku z tym ASF-em trzeba walczyć, ale trzeba nauczyć się z nim żyć. Taka jest niestety wymowa. Ja chciałbym powiedzieć, że materiały, które się otrzymaliśmy, jest jeden niezwykle ważny aspekt. To jest informacja o uproszczeniach gospodarstw utrzymujących hodowlę trzody na własny użytek. To jest zgłaszany od wielu lat wniosek również mojego środowiska związkowego regionów. Z uwagi na to, iż właśnie województwa, szczególnie wschodnie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, które zanotowały ogromny spadek hodowli trzody od 25 do 30%, oczekiwały decyzji idącą właśnie w stronę zmniejszenia tych wymagań, a ułatwienia zdecydowanie poprawienia warunków dla utrzymywania tej hodowli na własny użytek. Ale mimo iż krótki czas upłynął od ogłoszenia rozporządzenia, otrzymaliśmy bardzo wiele zapytań od rolników, którzy są tym zainteresowani i powiem szczerze, są zadowoleni z faktu przyjęcia tej decyzji resortu. Nikt inny jak rolnik jest bardzo zainteresowany bezpiecznej hodowli na własny użytek. Rodzi się pytanie, jakiego rodzaju pomoc, doradztwo ze strony instytucji podległych resortowi rolnictwa, rozwoju wsi mogą liczyć i otrzymają. Ja chcę powiedzieć, że my jako związkowcy jesteśmy absolutnie zainteresowani, żeby wychodzić naprzeciw tym potrzebom. Daleko idącą informacją, ale jest potrzebna koordynacja tych działań ze strony resortu. Ja bym składał taką propozycję, panie przewodniczący, żeby za jakiś dobry miesiąc, może tuż po wakacjach, ten temat wziąć na posiedzenie komisji, żebyśmy wspólnie po prostu ocenili, czy idziemy w dobrym kierunku, ale oczywiście z oceną strony społecznej, prawda, jak ona odbiera to pomoc ze strony resortu, instytucji podległej resortowi, oczywiście nie tylko służb weterynaryjnych, bo to oczywiste jest, ale ośrodku doradztwa rolniczego i tak dalej. To jest druga kwestia. I trzecia, chcę powiedzieć, że po wysłuchaniu wystąpienia pana kolegi Zdebskiego, ja przypominam jego deklarację przed kilku laty, kiedy tak zwane wały, czyli wojewódzkie agencje łowieckie miały być, można powiedzieć, modus vivendi, na wyjście z problemu ASF-u. Otóż to jest taka wiara w cuda. To jest taka wiara, która zakłada, że jeśli przyjmiecie moje propozycje,
to wszystko się dobrze ułoży, nie trzeba pracować, nie trzeba tych setek tysięcy wyjść do lasu i tak dalej. Proszę Państwa, ja mogę powiedzieć tak króciutko od siebie. Ja jestem członkiem PZL, Polskiego Związku Łowieckiego od 1978 roku. I chcę powiedzieć, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, jakie pieniądze każdy członek PZL z własnej kieszeni wykłada. Ja mówię oczywiście o etycznych ludziach, bo to jest 90%, może więcej. Nie chcę nawet tutaj w tym kierunku iść w rozważaniach. Tak traktują środowisko myśliwych w naszym kraju swoje obowiązki, swoje posłannictwo. Przekazuje to swoim dzieciom, wnukom. I nie widzieć tej tradycji, to znaczy trzeba być szalbierzem po prostu. Ja protestuję przeciwko wnoszeniu na obrady komisji słownictwa, które no po prostu jest niegodne. Mierzyć przedstawiciela resortu klimatu, ile on ma honoru po prostu, to jest po prostu nieładne. Nie powinniśmy na to się zgadzać. Natomiast najważniejsza kwestia. Rolnicy pytają, a czyja jest zwierzyna? No jest własnością Skarbu Państwa, prawda? To jest punkt wyjścia. Jeśli będzie zmiana w Konstytucji, wtedy w ślad za tym można iść reformować. Ale nie sądzę, żeby społeczeństwo dało zgodę na zmianę właśnie tego zapisu, który określa, że państwo jest właścicielem tej wartości wspólnej, jakim jest zwierzyna. Ja dlatego też z jednej strony występuję za ochroną pięknych tradycji PZL. Absolutnie zgadzam się, tu powiedział tutaj kolegi Mazura, który napiętnuje przypadki, po prostu niesamowite, niemoralne. Ludzie, ich nie ma wielu, ale oni są tak zdemoralizowani, że oni niestety narzucają swoim piętno na całe środowisko. I w takim duchu ja bym jeszcze miał jedną propozycję, panie przewodniczący. Jeśli to byłoby możliwe, proszę zaproponować wspólne posiedzenie komisji z udziałem Naczelnej Rady Łowieckiej. Być może na koniec roku, nie wiem, to jest kwestia otwarta, ale ja myślę, to byłoby spotkanie, które jest potrzebne po pierwsze, po to, żeby po prostu pewne tematy postawić na nową kondę. Bardzo panu dziękuję.